zbliżać Polskę do socjalizmu, to święty obowiązek każdego członka partii. Towarzysze, mamy 15 stycznia 2019 roku. W ostatnim czasie nagrałem troszkę krótkich filmów. No i na YouTubie są proste zasady. Im krótszy film, tym większy sukces, jeśli chodzi o wyświetlenia. Więc filmik poświęcony zamachowi na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza liczył chyba 29 sekund plus moje intro. No i w tej chwili dzisiaj miał 13 tysięcy wyświetleń. No i mniej więcej taka zasada. Im film krótszy, im właśnie jakaś taka forma lekka, tym więcej wyświetleń. I oczywiście są tacy, którzy mówią, a to idź za ciosem, nagrywaj tylko krótkie filmy, nagrywaj tylko filmy dotyczące spraw aktualnych, spraw bieżących. Otóż nie będę nagrywał tylko takich filmów. Moje cele są inne, moje cele są jakoś takie odgruzowania pewnej tradycji marksistowskiej, historii ruchu robotniczego. I tutaj zdaję sobie sprawę z tego, tak jak Mao Tse-tung, że czeka nas długi marsz. I oczywiście raz na jakiś czas można w ramach promocji kanału nagrać coś lekkiego, no ale jeśli na serio myślę to, o czym myślę, czyli popularyzowanie teorii marksistowskiej w celu właśnie budowania tego polskiego komunizmu, w celu w końcu doprowadzenia do odrodzenia ruchu komunistycznego w ramach stworzenia partii, no to tutaj nie mam drogi na skróty. Tutaj po prostu trzeba regularnie robić wykłady popularyzujące nasze tradycje, dlatego też do tej pory głównie takie filmiki nagrywałem ja sam. Od jakiegoś czasu sam takich filmów nagrywam mniej, właściwie ostatnio chyba bardzo mało. Za to więcej filmów nagrywam z Brunem, nagrywam z Moniką. No, chodzi tutaj o wypełnienie pewnej luki, gdyż mamy misję. No, nikt poza nami tego nie robi, no więc w tej chwili właściwie można powiedzieć, że ten obowiązek, ciężar popularyzowania socjalizmu, naszej historii, naszej teorii w internecie, no to właśnie spada na naszą grupę paryską. Więc o ile kiedy przygotowuję takie filmy pod publiczkę, no to staram się właśnie, żeby ten film był jak najkrótszy. Mówię krótkimi zdaniami, później to tnę. Przygotowuję też tablicę, żeby ułatwić przekaz. No, teraz mi się nie chce. Przed chwilą nagrywałem filmik właśnie o tradycjach, polskich tradycjach i antykomunizmie. Nawet nie chciało mi się ścierać tablicy, bo ten filmik, który nagrywam, krótki nie będzie. I będzie się to opierać przede wszystkim na tym, co mam w tej chwili w głowie, na pewnych moich wspomnieniach z czasów, kiedy byłem studentem historii. Więc tematem tego filmu będzie zarys, wstęp do historii polskiej myśli lewicowej, polskiej myśli socjalistycznej. I od razu na wstępie należałoby sobie zadać pytanie, ustalić kilka rzeczy. Jeśli mówimy o historii polskiego socjalizmu, to należałoby ustalić, co to jest polskie i co to jest socjalizm. Więc jeśli chodzi o Polskę, no to mamy tutaj, gdybyśmy analogicznie chcieli prześledzić na przykład historię chrześcijaństwa w Polsce, no to tradycyjnie jesteśmy uczeni, że chrześcijaństwo na ziemię polskie przyniósł Mieszko I poprzez swój chrzest właśnie z księżniczką czeską Dobrawą i w ten sposób doszło do chrztu w 966 roku. Jest to poprawne o tyle, o ile mielibyśmy powiedzieć, kiedy pojawił się w Polsce katolicyzm. No ale jeśli ktoś na serio bada historię chrześcijaństwa w Polsce, no to by ustalił, że duża część południowej Polski, włącznie z naszą stolicą Małopolski, Krakowem, należała ona do państwa wielkomorawskiego. I to państwo wielkomorawskie zostało ochrzczone dużo, dużo wcześniej. I państwo wielkomorawskie właśnie zostało ochrzczone przez takich misjonarzy, którzy
przyszli z Bizancjum, Greków, którzy nauczyli się języka słowiańskiego, którzy na ten język słowiański przetłumaczyli Biblię, więc nazywali się oni Cyryl i Metody, od tego zresztą pochodzi nazwa alfabetu rosyjskiego Cyrylica. I no, to, co tutaj, towarzysze, powinniście pamiętać, to, że państwo wielkomorawskie zostało ochrzczone w obrządku prawosławnym. Znaczy, prawosławne to raczej kojarzy nam się z Rosją, no ale w każdym razie zostali ochrzczeni w tym obrządku bizantyjskim i państwo wielkomorawskie obejmujące przede wszystkim Czechy, ale także ziemie ościenne, także południową część Polski, no to już można powiedzieć, że to chrześcijaństwo na ziemiach polskich przyniosło właśnie państwo wielkomorawskie. I te pierwsze świątynie chrześcijańskie na ziemiach Polski to nie były świątynie katolickie, tylko to były świątynie prawosławne. To, że dzisiaj my o tym nie wiemy, to wynika z faktu, że po prostu katolicy, jak się zainstalowali w Polsce, zrobili wszystko, żeby zniszczyć całą naszą wiedzę dotyczącej Polski przed chrzestem właśnie Mieszka. Czyli przede wszystkim skupili się na likwidacji tych wszystkich świątyń pogańskich, jakichś tam lasów, jakichś świętych, jakichś tam bogów swarożyców i innych takich pierdół, ale także zniszczyli całą tą tradycję chrześcijaństwa bizantyjskiego. Więc analogicznie, jeśli ja miałbym właśnie rozmawiać z wami, towarzysze, na temat historii socjalizmu w Polsce, no to należałoby przeanalizować Polskę w obecnych granicach. No i tego właśnie nie będę robił. To znaczy, zdaję sobie sprawę z faktu, że zachodnie ziemie Polski, a więc Szczecin, a więc Wrocław, wszystkie te ziemie, które nie należały do Polski przed 1772, które no, w odróżnieniu od zaboru pruskiego były włączone do państwa niemieckiego, czy tam do Prus, dużo, dużo wcześniej. I tamta historia ruchu socjalistycznego jest właściwie mi całkowicie nieznana. Tam polecam tutaj działalność historyczną dolnośląskiego reformisty, trockisty, no, Dariusza Zalegi, który właśnie zrobił taki referat dotyczący rad robotniczych na Górnym Śląsku właśnie 100 lat temu, czyli w momencie odzyskania niepodległości, i tylko na tym małym Górnym Śląsku, czy tam na Śląsku ogólnie, no tam, to nie, chodziło o Górny Śląsk i tylko w tym już samo skomplikowanie tematyki widzimy, jak bardzo tutaj wymieszana etnicznie był ten Górny Śląsk, a więc były zarówno, gdzie obok siebie mieszkali zarówno Niemcy, Polacy, jak i Czesi. No i też ci Polacy należeli zarówno do polskich partii socjalistycznych, jak i część z nich należało czy współpracowało z tym niemieckim ruchem socjalistycznym, a także z czeskim ruchem socjalistycznym. Dlatego gdybyśmy mieli na serio przeanalizować historię socjalizmu w Polsce w tych granicach no, nadanych nam przez towarzysza Stalina, obecnego zresztą na tej koszulce, no to należałoby się zastanowić, a jak wyglądała właśnie implantacja ruchu socjalistycznego, zapewne niemieckiego, w Szczecinie, we Wrocławiu i tak dalej. No, ja na ten temat nie mam jakiejkolwiek wiedzy, więc tu mamy pierwszy problem. Więc mówiąc o historii polskiego socjalizmu, raczej będę odnosił się do historii tych ludzi, którzy no, urodzili się gdzieś w granicach dawnej Rzeczpospolitej, tej przedrozbiorowej. Ale tutaj mamy kolejny problem, to znaczy mamy pewne postacie, do których odwołują się nie tylko Polacy, ale także inne nacje,
które były częścią dawnej pierwszej Rzeczpospolitej, czy też były podbite przez tą pierwszą Rzeczpospolitą. Więc mamy tutaj wszystkich tych ludzi, na przykład członków SDKPiL-u, na przykład Feliksa Dzierżyńskiego. Więc z Feliksem Dzierżyńskim jest taki paradoks, że sam Dzierżyński sam siebie uważał za Polaka, za polskiego patriotę, ale równocześnie ta Polska, współczesna Polska się na niego wypięła. Pomniki Dzierżyńskiego zostały obalone. Ogólnie Feliks Dzierżyński awansował do takiej osoby, którą można właściwie bezkarnie w Polsce opluwać. Był taki moment w latach 90., że każdy z tych członków dawnego PZPR-u, jeśli chciał właśnie awansować do nowych kapitalistycznych elit, to on musiał dokonać takiego aktu właśnie samokrytyki, i najlepszą tutaj samokrytyką było oplucie Feliksa Dzierżyńskiego. Więc ten Feliks Dzierżyński przez Polaków, przynajmniej w większości, jest opluwany. Polacy nie odwołują się do tradycji Feliksa Dzierżyńskiego, a równocześnie do tej tradycji odwołuje się dzisiejsza Białoruś. Więc mówiąc o historii polskiego ruchu socjalistycznego, będę mówił przede wszystkim o ludziach, którzy urodzili się w granicach dawnej Rzeczpospolitej, ale także o ludziach, którzy urodzili się poza granicami dawnej Rzeczpospolitej, którzy jednak uważali się za Polaków. Bo gdybyśmy chcieli tak na serio przeanalizować właściwie kluczową postać dla polskiego ruchu socjalistycznego, czyli Ludwika Waryńskiego, to Ludwik Waryński urodził się w majątku polskiej szlachty, gdzieś tam pod Kijowem, więc to są terytoria, które owszem należały do Rzeczpospolitej, ale nie w 1772 roku, tylko wcześniej. Więc ogólnie analizowanie postaci Ludwika Waryńskiego od strony narodowościowej byłoby czymś ciekawym, bo Waryński urodził się wśród polskiej szlachty, ale gdzieś tam daleko pod Kijowem. Następnie pierwszy jego styczność z myślą socjalistyczną nastąpiła na uniwersytecie, ale uniwersytecie w Petersburgu, więc on przez dużą część swojego życia miał styczność najpierw z ukraińskimi chłopami, później z Rosjanami, być może też rosyjskimi robotnikami, Petersburgu, a dopiero później, pod koniec swojego życia, krótkiego życia, trafił do Warszawy, gdzie zresztą został robotnikiem. Z takich relacji pamiętnikarskich, wspomnieniowych, dotyczących Ludwika Waryńskiego i całej tej ekipy polskich studentów socjalistycznych, którzy studiowali w Petersburgu, którzy byli podobni do Waryńskiego, czyli właśnie pochodzenie społeczne to jest szlachta, i to raczej ta szlachta bogata, nie jakaś tam zdeklasowana szlachta, tylko rzeczywiście ci Polacy, ci studenci polscy w Petersburgu w większości wywodzili się naprawdę z tych dużych posiadaczy ziemskich. To jak oni próbowali się z tym Waryńskim porozumieć w Warszawie, to na samym początku były dość duże problemy, bo jednak ten Waryński dzisiaj to trudno zweryfikować. Dla mnie, jak ja słucham filmy polskie przedwojenne, te z II Rzeczpospolitej z lat 30. na przykład, to mi się wydaje, ten język, który oni mówią, to jest taki język śmieszny. A tutaj trzeba, w końcu język ewoluuje, więc nie ma żadnych nagrań mowy Waryńskiego, jak on mówił, ale podobno to nie był taki prawdziwy polski. Dobrze, to tyle tytułem wstępu tematycznego, czym mniej więcej będę się tutaj zajmował, i od razu mówię, że jest to rozpoczęcie pewnej dyskusji, która ma mnie zmotywować do nagrania w przyszłości jakiegoś takiego cyklu wykładów właśnie poświęconego historii polskiego ruchu socjalistycznego. Tutaj ten film to jest raczej takie wprowadzenie. Więc chciałbym także zrobić takie wprowadzenie
metodologiczne, usprawiedliwić się troszkę, że mieszkam na emigracji, mieszkam we Francji. Miałem jakiś czas temu sporą bibliotekę, to znaczy cały czas mam tą bibliotekę, jeśli moi bracia tych książek nie wyrzucili, no, ale zakładam, że nie. Więc w czasach pracy, przez 3 lata pracowałem w bibliotece na Koszykowej, gdzie regularnie, co tydzień wyrzucano różne książki, które już po prostu nikomu nie były potrzebne, więc ja tak się dogadałem, że po prostu książki, które przed pójściem na śmietnik, że od razu ja je wszystkie przeglądałem i wszystko to, co dotyczyło ruchu socjalistycznego, to brałem. W ten sposób uzbierałem sobie sporą bibliotekę właśnie rzeczy, które miały trafić na śmietnik, więc ja mam sporo książek dotyczących historii ruchu socjalistycznego i robiąc taki wykład historyczny, w którym powinno być mnóstwo dat, mnóstwo danych, mnóstwo faktów, mnóstwo nazwisk. Powinienem tutaj Wam pokazać literaturę, najlepiej właśnie z bibliografią. No, tego wszystkiego nie będę robił, więc muszę też powiedzieć, że tym konkretnie tematem, czyli historią polskiego ruchu socjalistycznego, zwłaszcza w zaborze rosyjskim, który to temat... No ja sam pisałem pracę magisterską zatytułowaną Rosyjski ruch rewolucyjny, rewolucyjny terroryzm w Rosji 1778-1917, czyli przedstawiłem całą tą genezę rosyjskiego ruchu rewolucyjnego przed wybuchem rewolucji październikowej. No i w ramach tej mojej pracy magisterskiej oczywiście omówiłem wieloletnią współpracę rewolucyjną Polaków i Rosjan, a więc która zaczęła się już w latach 70. No ale niestety tych książek przy sobie nie mam, no ale wydaje mi się, że na potrzeby takiego wykładu popularyzacyjnego obejdzie się, moja pamięć wystarczy. No dobrze, czyli przechodząc już do tematu takiego zasadniczego, no to mamy pierwszy problem metodologiczny i to jest problem dość poważny. To znaczy, jeśli temat tego wykładu brzmi historia ruchu socjalistycznego w Polsce i ruch socjalistyczny kojarzy nam się z Karolem Marksem, a Marks z kolei kojarzy nam się ze zorganizowanym ruchem robotniczym, no to mamy pierwszy problem. To znaczy problem jest taki, że industrializacja w Polsce i powstanie polskiej klasy robotniczej to jest mniej więcej moment, który rozpoczął się w Polsce po klęsce powstania styczniowego i reformę właśnie, która uwłaszczyła chłopów. Wtedy dopiero możemy mówić na ziemiach polskich o rozwoju polskiego kapitalizmu, a co za tym idzie, to rozwoju przemysłu na ziemiach polskich i rozwoju klasy robotniczej. Czyli logicznie należałoby zacząć historię polskiego ruchu socjalistycznego od powstania polskiej klasy robotniczej, a tak na serio, no to te pierwsze organizacje robotnicze w Polsce, no to są lata 70. XIX wieku. Przed tym okresem, przed tym siódmym dziesięcioleciem XIX wieku nie ma czegoś takiego w Polsce jak klasa robotnicza. Ale jeśli my sobie weźmiemy jakikolwiek podręcznik, czy dotyczący historii ruchu robotniczego, czy ogólnie historii, właśnie jakiś taki podręcznik dotyczący historii Polski, historii powszechnej, no to pojawiają nam się takie postacie jak na przykład Jarosław Dąbrowski czy Walery Wróblewski. I kim byli ci ludzie? Oczywiście to byli powstańcy styczniowi, którzy następnie wyemigrowali na zachód, wyemigrowali do Francji, którzy właśnie włączyli się w komunę paryską. No i co prawda Jarosław Dąbrowski zginął w walce na barykadach komuny paryskiej, ale Walery Wróblewski
Tą komunę paryską przeżył i później został dookoptowany jako właśnie generał komuny paryskiej, został dookoptowany do Rady Pierwszej Międzynarodówki, czyli ta pierwsza międzynarodówka powołana przez Marksa, Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników Walczące o Socjalizm. No to jakie wychodzą stąd wnioski? Otóż mamy pierwszy wniosek taki, że Polacy poznali myśl socjalistyczną, zanim pojawiła się w Polsce klasa robotnicza. I teraz należałoby drążyć. Jeśli jest możliwa sytuacja, że zarówno Jarosław Dąbrowski, jak i Walery Wróblewski, którzy nie byli robotnikami, którzy nigdy nie pracowali właśnie w fabryce, a więc te położenie ekonomiczne, to nie byt kształtuje, no w ich przypadku to nie ten, no, ten wyzysk ekonomiczny doprowadził ich do... To znaczy w przypadku Jarosława Dąbrowskiego to by należało przeanalizować, czy Jarosław Dąbrowski był socjalistą, czy też po prostu włączył się w komunę paryską w ramach jakiejś takiej kalkulacji. Na pewno Jarosław Dąbrowski był patriotą i na pewno solidaryzował się z międzynarodowym ruchem socjalistycznym, gdyż międzynarodowy ruch socjalistyczny solidaryzował się z powstaniem styczniowym. Więc takie były na pewno motywacje Jarosława Dąbrowskiego, że jakiś taki europejski sojusz rewolucjonistów przeciwko zastanemu statusowi quo. Czy Jarosław Dąbrowski był socjalistą? To jest pytanie otwarte. Jeśli ktoś z Was zna jakieś teksty, gdzie ten Jarosław Dąbrowski deklaruje swoje poglądy w kwestii ekonomicznej, jak on sobie wyobraża rewolucję socjalistyczną w Polsce, to ja bardzo chętnie te teksty poznam i się czegoś dowiem. Więc nie wiem, jak to wyglądało w przypadku Jarosława Dąbrowskiego. Na pewno Walery Wróblewski, jeśli został dookoptowany do władz międzynarodówki, to on tym socjalistą musiał być. No i teraz należałoby się cofnąć wstecz i właśnie szukać tych początków, no bo wiemy, że ten polski ruch socjalistyczny powstał przed powstaniem klasy robotniczej. Więc wiemy, że mamy tutaj dawnych powstańców styczniowych, którzy zaangażowali się w komunę paryską i później właśnie w te partie socjalistyczne, ale oczywiście no, oni nie byli pierwsi. Oni nie byli pierwsi i tak można się cofać wstecz i wstecz i wstecz i właściwie tutaj należałoby przeanalizować całą pierwszą połowę XIX wieku. Tych wszystkich romantyków, którzy właśnie jakiegoś tam Lelewela, być może Mickiewicza, gdzie być może nie znajdziemy otwarcie haseł socjalistycznych, ale na pewno już postępowe jest doszukiwanie się nowej, próba pisania nowej historii Polski, tej historii Polski, nie historii polskich elit, ale historii polskiego ludu. Więc wracam się tutaj do wszystkich historyków, a także pasjonatów, którzy może nie są historykami, ale jednak interesują się historią polskiego ruchu socjalistycznego, historią polskich walk klasowych, o to, żebyście właśnie dawali mi tutaj różne informacje, różne wskazówki, tak żebyśmy później w przyszłości udało nam się stworzyć taki cykl właśnie całą historię polskiego ludu pracującego. Więc szukając jakichś takich rzeczy, początków walki polskich mas pracujących o wyzwolenie społeczne, no to wydaje mi się, ale też nie jestem tutaj pewien, że takim pierwszym etapem, pierwszą rzeczą, którą można by się zainteresować, to jest bunt, właśnie ta reakcja pogańska, ta rewolucja pogańska, antyfeudalna w latach 30. XI wieku. To jest ten moment, kiedy właśnie władza polska się załamała. Kazimierz, następca tronu, uciekł z Polski. Przez 2 lata doszło do właśnie niszczenia kościołów, niszczenia tych obciążeń feudalnych. No i później król Kazimierz z niemieckimi rycerzami wrócił na ziemię polskie przy poparciu Niemców, no i ponownie zaprowadził feudalizm, odnowił właśnie feudalizm i katolicyzm w Polsce, dlatego dostał ten przydomek Kazimierz Odnowiciel.
Więc na pewno bym chciał zrobić coś podobnego, co robi w tej chwili IPN, ale na dużo większą skalę. Więc tak jak IPN robi tutaj różne biogramy Polaków, którzy z tych czy innych powodów byli represjonowani w Polsce Ludowej, także są tam różne słowniki, jakieś encyklopedie, można znaleźć tych ludzi, mamy ich imię, nazwiska, zdjęcia, w każdym razie Polacy, którzy byli represjonowani w PRL, są powszechnie znani. Tymczasem IPN zatrzymał się na roku 1944 i wszystko to, co przed 1944 rokiem, IPN-u nie interesuje. Więc ja bym chciał poznać nazwiska i imiona wszystkich Polaków, którzy byli represjonowani przez polskie klasy posiadające od roku 1966, a nawet i wcześniej, czyli kojarzy nam się wszyscy ci królowie, jakiś tam Mieszko, znaczy może nie król, ale Chrobry, jakiś tam Kazimierz Wielki, Jagiełło, oni zawsze nam się dobrze kojarzą, jako tacy dobrzy wujkowie, tymczasem rzeczywistość średniowieczna była taka, że tam z chłopami i w ogóle ze Stanem Trzecim, bo to także dotyczy mieszczan, tam się nie pieszczono, jeśli ktoś tam nie spełnił swoich powinności feudalnych, to albo mu obcinano rękę, albo obcinano głowę, albo robiono inne złe rzeczy. I ja bym bardzo chciał, towarzysze, żebyśmy kiedyś napisali historię nie tylko tych mas pracujących, które się buntowały, ale także żebyśmy napisali historię wszystkich mas pracujących, które były represjonowane. Żebyśmy poznali jak najwięcej dat, jak najwięcej właśnie tych ofiar. Nie jest dobrą sytuacją, że polskie masy pracujące dzisiaj w XXI wieku, studiując historię Polski, są uczeni, że król taki czy inny to był dobry wujek i należy go kochać, nie mając zupełnie świadomości, że ci królowie i cały ten ich aparat państwowy podejmowały decyzje, żeby tego czy innego mieszczanina polskiego lub chłopa polskiego nabić na pal lub ściąć go na rynku. Więc jak widzicie, towarzysze, temat jest ogromny. Właściwie cała historia Polski to jest historia walk klasowych i należałoby to napisać. Ale oczywiście jest kilka takich miejsc, na które należałoby się skupić. Ja sam napisałem kiedyś pracę roczną, właśnie na studiach chyba na drugim roku. Dotyczyło to wpływu wojny chłopskiej na ziemię polskie. Więc mamy tutaj ten moment w XVI wieku, kiedy mamy te skomplikowane relacje między Polską a Zakonem Krzyżackim. Zakonem Krzyżackim, który w tym momencie właśnie się rozpada i następuje hołd pruski i de facto te ziemie państwa krzyżackiego są częścią Rzeczpospolitej, co prawda na prawach lennych, ale jednak z wierzchnikiem całego tego państwa, tych Prus, przez dużą część XVI wieku, to jest polski król. I co jest ciekawego? Otóż były to terytoria od strony etnicznej zamieszkane przez chłopów niemieckich, gdyż krzyżacy przez kilkaset lat panowania, to tam wycięli wszystkich Prusów, wycięli także część Polaków, która tam jakoś próbowała przenikać. Równocześnie prowadzili osadnictwo, sprowadzając chłopów z Niemiec, więc te terytoria właśnie państwa krzyżackiego miały charakter niemiecki. I w momencie, kiedy w Niemczech doszło do reformacji, doszło do tych tez Marcina Lutra i później doszło do wojny chłopskiej, którą to opisał Fryderyk Engels w takiej pracy Wojna chłopska, doszło tam do takiego radykalnego ruchu, którym dowodził Tomasz Müntzer. Ten Tomasz Müntzer to był Klecha, to był jakiś tam biskup, czy już nie pamiętam kto, ale w każdym razie to był hierarcha kościelny, który na serio zaangażował się w tą reformację, na serio zaangażował się w ten cały ruch
antyfeudalny i on organizował niemieckich chłopów do walki z niemiecką szlachtą. I dlaczego to jest ciekawe? Otóż to jest ciekawe dlatego, gdyż no pokłosie tego ruchu Mincera, który jednak miał charakter w Niemczech, że to także wybuchło w tym Królestwie Polskim, znaczy w tych terytoriach, które tam należały do tych Hohenzollernów, tam tych właśnie Prus, które właśnie, tych resztek państwa krzyżackiego. I więc doszło tam do walki niemieckich chłopów przeciwko niemieckiej szlachcie. No i kiedy ci niemieccy chłopi zaczęli tam odnosić pierwsze sukcesy, oni tam splądrowali jakiś zamek czy coś i ta niemiecka szlachta nie radziła sobie, to co oni zrobili? Oni napisali list do króla polskiego Zygmunta Starego z prośbą o pomoc w stłumieniu właśnie tego polskiego, tego powstania chłopskiego. No i ten Zygmunt Stary, no niestety, te powstanie stłumił. Więc to też można włączyć w jakąś tam tradycję polskiej walki właśnie o wyzwolenie społeczne, mimo że w większości, to znaczy ci ludzie mieszkający na tych... musicie sobie zobaczyć te dawne państwo krzyżackie, że tam był także w kilku wsiach tam na południu, gdzieś tam na Mazurach, tam także było troszkę Polaków, więc od tej strony można na siłę, jeśli byśmy chcieli włączyć, podciągnąć to także, że także Polacy się w to angażowali, a więc, że jacyś tam polscy chłopi w XVI wieku, którzy walczyli przeciwko niemieckiej szlachcie, to też ich na siłę można podciągnąć pod właśnie historię polskiego ruchu. No, jest to o tyle ciekawe, gdyż Engels, wypowiadając się na temat tego Müncera, który, przypominam, Müncer był klechą, no to on powiedział, że ten Müncer był pierwszym niemieckim komunistą, więc jeśli Müncer był pierwszym polskim komunistą, to być może te polskie wieśniaki mieszkające na Mazurach, które jednak zaangażowały się w ten bunt antyfeudalny, bo to nie był tylko taki zwykły bunt antyfeudalny, to co robił Müncer. On tam właśnie postulował jakieś takie komuny, no, żeby tworzyć takie komuny na wzór chrześcijański. No ale jak mówię, to jest temat ogromny, któremu należałoby poświęcić wiele, wiele wykładów. Nagrałem kiedyś taki film poświęcony Kostce Napierskiemu, czyli no, człowiekowi, który zorganizował powstanie w Czorsztynie, no, właśnie w połowie XVII wieku, jako taką polską wersję powstania chmielnickiego. Ale od razu mówię wam, towarzysze, to jest temat ogromny. To, co my w tej chwili wiemy, to jest pewnie jakaś tylko wierzchołek góry lodowej, czyli wiemy, że w ciągu tych kilkuset lat istnienia I Rzeczpospolitej, no, od Mieszka do rozbiorów było mnóstwo różnych ruchów chłopskich, które walczyły ze szlachtą. Część tych ruchów chłopskich miało swoich przywódców. No i wiele zależy oczywiście od tych przywódców, no, jaki był charakter tych ruchów. No. Niektórym mogło po prostu chodzić o jakąś zwykłą, no, czy zemstę, czy po prostu o jakieś tam zmniejszenie tych obciążeń feudalnych, a niektórzy przywódcy, tak jak ten Müncer, to oni rzeczywiście postulowali, no, nie tylko zniszczyć system opierający się na feudalizmie, ale zaproponować jakiś inny system, właśnie jakiejś tej wspólnoty chłopskiej, jakiś tam komun. Ale to zostawiam, więc póki co uważam, że jest to jakaś taka biała księga, którą należy napisać. I wydaje mi się, że poszukując historii polskiego ruchu socjalistycznego, należałoby rozpocząć
od rewolucji francuskiej i wpływów rewolucji francuskiej na Polskę. Gdyż to jest bardzo ciekawe, towarzysze, że rewolucja francuska jest zjawiskiem znanym na całym świecie, a no, chyba jednym z pierwszych takich miejsc, a w każdym razie chyba najważniejszym w Europie, gdzie mamy tutaj no, oddziaływanie tej rewolucji francuskiej, to jest właśnie Polska. To jest bardzo ciekawe, towarzysze, bo to jest rzecz całkowicie niedoceniana, pomijana. Jeśli się mówi o sytuacji w Polsce właśnie w latach 90. XVIII wieku, to się mówi oczywiście tylko w kontekście, że drugi zabór, tam wojna polsko-rosyjska, powstanie Kościuszki, trzeci zabór i tyle. Ale w ogóle nie mówi się o tym, no, o tych rewolucyjnych nastrojach, które były wtedy w Polsce. Tutaj braniu przykładu z Francji. I tak jak we Francji najpierw aresztowano króla, później tego króla ścięto, no to także w Polsce doszło do aresztowania Zygmunta, tego, jak jest Zygmunta, ostatniego króla Stanisława Poniatowskiego, więc możemy mówić o polskich Jakobinach. I tak jak w rewolucji francuskiej, o czym ostatnio mówił Bruno, no to mieliśmy rewolucję francuską, mieliśmy tych Jakobinów, ale mieliśmy także ludzi, którzy byli na lewo od Jakobinów, tych hebertystów, sansculottów, i tam gdzieś się plasował ten Babeuf, czyli właśnie przywódca Związku Sprawiedliwych, no taki pierwszy komunista, no bo to wielu jest tych pierwszych komunistów, no ale o ile ten Tomasz Müntzer był pierwszym komunistą jako człowiek czynu, no to ten Babeuf był pierwszym komunistą utopijnym jako działacz polityczny i także autor programu, który stworzył właśnie organizację Sprzysiężenia Równych, napisał manifest. Co jest ważne, to, że ta flaga trójkolorowa, jaka jest we Francji, no to ona także ma tą barwę czerwoną. I ta barwa czerwona to właśnie była barwa tego rewolucyjnego ludu paryskiego, który, no, byli to ludzie żyjący z własnej pracy, czyli ci rzemieślnicy, to nie byli jeszcze ci proletariusze w sensie marksowskim, ale dokładnie, no, oczywiście na mniejszą skalę, ale no, podobna była pewnie struktura społeczna w Warszawie w czasie, kiedy właśnie była insurekcja kościuszkowska, gdy tam mamy tego Kilińskiego, mamy powstanie Kościuszki, mamy wieszanie arystokratów i targowiczan na latarniach, mamy w końcu aresztowanie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jednym słowem, w tych ostatnich dniach I Rzeczpospolitej mamy do czynienia z rewolucyjnym ruchem i być może początków polskiego socjalizmu należałoby szukać tam. No i oczywiście później mamy ten okres zaborów, pierwszą połowę XIX wieku, różne koncepcje właśnie tych historyków, czy historyków, czy poetów, mamy różne organizacje spiskowe, właśnie wywodzące się z warstw wyższych, głównie szlachty, znaczy właściwie 100% tych organizacji to były organizacje szlacheckie, ale jednak wiele z tych organizacji, no tam jest właśnie taki, no, ten dualizm. No, są organizacje szlacheckie, które stawiają przede wszystkim na niepodległość, a są organizacje szlacheckie, które no, nie wyobrażają sobie niepodległości bez reform społecznych. I dużo zależy oczywiście od radykalizmu tych reform społecznych, no ale to już jest taka droga spekulacji. No, na ile te organizacje demokratyczne walczące o polską niepodległość mogły to być rewolucyjne organizacje socjalistyczne? No, w każdym razie, jeśli one inspirowały się Francją, no to przykład francuski jasno pokazuje, że wycięcie elit, czyli właśnie postawienie szlachty na szlachty, króla, klechów na gilotynę, rekwirowanie ich majątku, to doprowadziło do
zwycięstw militarnych. No i być może była taka inspiracja także w Polsce. Więc jeśli towarzysze macie tutaj jakieś pomysły, to znaczy ja tam wiem, że troszkę tych organizacji jest znanych, no ale zachęcam Was tutaj do pomocy właśnie w dyskusji, popularyzowania. Kiedyś na pewno powinniśmy przeanalizować te organizacje spiskowe, polskie organizacje spiskowe z pierwszej połowy XIX wieku w celu poszukiwania tam myśli socjalistycznej. No i tak sobie można gadać. Mam nadzieję, że kiedyś sobie pogadam. W końcu należałoby przeanalizować jakichś prawdziwych socjalistów, już takich stuprocentowych. Więc tutaj wchodzimy w tematykę mojej pracy magisterskiej. No i to się wiąże konkretnie z życiorysem Ludwika Waryńskiego. No, ten Ludwik Waryński jest takim idealnym przykładem, jak właśnie rodził się polski ruch socjalistyczny. Więc on jest idealnym przykładem. A dlatego, gdyż pochodzenie Waryńskiego było takie, jak w większości pierwszych polskich socjalistów, czyli wywodził się on z klas posiadających, właśnie z polskiej szlachty kresowej. B. Waryński studiował w Petersburgu i większość tych polskich socjalistów, którzy poznali marksizm, to jest ważne, że marksizm został poznany w Polsce w języku rosyjskim, to znaczy ten Kapitał został przetłumaczony przez Bakunina na język rosyjski i w latach 70. ten Kapitał w stolicach uniwersyteckich właśnie w Rosji, tym się zaczytywano. No, carat uznawał, że no, to jest zbyt nudne, żeby to cenzurować, że jest to jakaś tam książka opisująca kapitalizm zachodni. W Rosji jeszcze tego kapitalizmu nie ma, więc nawet nie ma co tego cenzurować, więc Kapitał Marksa był książką legalną. Ludzie mogli właśnie ten kapitał czytać, dyskutować. Kluczowe dla powstania rosyjskiego ruchu socjalistycznego to są ruchy studenckie w stolicach właśnie takich jak Moskwa i Petersburg. Szczególnie ważny tu jest Petersburg. I teraz tutaj dochodzimy do bardzo ważnego odkrycia. To znaczy, jeśli mamy przeanalizować tych studentów studiujących w Petersburgu, to nagle się okazuje, że tam jest bardzo wielu Polaków. No i możecie sobie zadać pytanie, a skąd tylu tych Polaków w Petersburgu? Otóż odpowiedź jest taka, gdyż państwo rosyjskie było państwem opierającym się na feudalizmie, które szanowało zwyczaje feudalne i w momencie zaborów, właśnie pierwszego, drugiego, trzeciego zaboru, kiedy anektowano te terytoria dotyczące Polski, no to tam po prostu kontynuowano, nie zmieniano struktury społecznej, jaka była w Polsce, czyli te elity szlacheckie, polskie elity szlacheckie, które odgrywały ważną rolę ekonomiczną i polityczną w I Rzeczpospolitej, no to później w państwie rosyjskim dalej odgrywały dużą rolę, może nie polityczną, bo jednak ze względu na swoją polskość miały tam troszkę trudniej, zwłaszcza po powstaniu styczniowym, ale od strony ekonomicznej to jak najbardziej była to grupa uprzywilejowana i w dodatku na straży majątku i porządku stał carat, czyli w bezpośrednim tutaj konflikcie między na przykład polskim szlachcicem a białoruskim chłopem albo polskim szlachcicem a ukraińskim chłopem, to ten polski szlachcic jak trwoga to do Boga, jak trwoga to do cara. No więc w latach 70. na tych uniwersytetach rosyjskich fascynowano się socjalizmem. Więc fascynowano się po pierwsze tutaj tłumaczeniami Marksa na język rosyjski, ale także fascynowano się tym, co ogólnie działo się w tym momencie w Europie. Przede wszystkim był to moment bezpośrednio po stłumieniu Komuny Paryskiej, ale jednak ta Komuna Paryska, ona dawała inspirację. Ona dawała przede wszystkim inspirację z faktu, że jednak można było w stolicy doprowadzić do zdobycia władzy politycznej, co prawda na kilka tygodni, ale jednak przez radykałów. No i na pewno też swoje odegrało tutaj
udział rosyjskich rewolucjonistów w tym europejskim ruchu socjalistycznym, przede wszystkim Bakunina. Więc śmiało można powiedzieć, że w latach 70. w państwie rosyjskim rosyjscy studenci byli zafascynowani socjalizmem. I to jest ważne, bo dzisiaj jak patrzymy na polskich studentów, to tam widzimy, że to są sami wyznawcy Korwin-Mikke. I tak myślimy, a ci studenci to jak coś pacożycie, to jakaś taka grupa debili, nie ma co w ogóle w tych studentach pokładać nadziei, bo rzeczywiście, jakbyśmy mieli przeanalizować polskich studentów dzisiaj, to jest to grupa niebudząca nadziei. Ale w XIX wieku w Rosji, w tych latach 70., to ci studenci rosyjscy byli taką awangardą rosyjskiego społeczeństwa. Że to społeczeństwo właśnie takie skostniałe, feudalne, zacofane, to nagle gdzieś tam pojawiło się kilka tysięcy studentów zafascynowanych socjalizmem i oni zaczęli poszukiwać różnych form właśnie wprowadzenia tego socjalizmu w Rosji. Jeśli poszukujemy początków polskiego ruchu socjalistycznego, to te początki polskiego ruchu socjalistycznego są tam, to znaczy one są w Petersburgu. I warto podkreślić, że ci Polacy na tych uczelniach petersburskich, to ich tam było bardzo liczny procent, chyba ze 20%, jeśli nie więcej wszystkich studentów, to byli Polacy. I Polacy, ci polscy studenci na równi z innymi studentami włączali się w te wszystkie akcje socjalistyczne rosyjskie. Więc co to były za akcje? To były A. działalność dyskusyjna i popularyzowanie marksizmu i nie tylko marksizmu, bo tutaj mamy także popularyzowanie różnych tam tych rosyjskich socjalistów, nie do końca marksistowskich. B. były różne demonstracje w samym Petersburgu właśnie, już tam nie będę mówił o co. I trzy najbardziej znane, to jest ta akcja właśnie pójścia w lud. Jeśli chodzi o lata 70., to raczej mamy do czynienia z jakimś takim ruchem spontanicznym, niezorganizowanym. To dobrze możemy zrozumieć, jak dzisiaj patrzymy na ruch żółtych kamizelek. To znaczy mamy ruch ludzi, którzy utożsamiają się z pewnymi postulatami, którzy jednak nie są zorganizowani partyjnie. I tak to i był taki idealizm, tak jak właśnie dzisiaj jest idealizm tych żółtych kamizelek, to wystarczy, że założysz żółtą kamizelkę i będzie fajnie, i wygramy, i obalimy Macrona. Tak być może funkcjonowali ci rosyjscy studenci socjalistyczni w latach 70. To się zmieniło po tym właśnie słynnym pójściu w lud, które następnie doprowadziło do represji. Wielu tych studentów było represjonowanych. Od razu musimy wiedzieć, że te represje były stosunkowo niewielkie. To znaczy, one były niewielkie, gdyż państwo rosyjskie opierało się na feudalizmie. Elity tego państwa rosyjskiego to byli różni urzędnicy, którzy po prostu, ci studenci to były ich dzieci. Więc oni nie chcieli represjonować własnych dzieci, ale jednak jakieś tam formy represji były i to doprowadziło po tych represjach do prób powstania pierwszych rewolucyjnych organizacji. Oczywiście na pewno słyszeliście o takiej organizacji jak Narodna Wola, czyli Wola Ludu. To była organizacja, która zaczęła prowadzić w Rosji działalność terrorystyczną. Ale nas to interesuje z tego względu, oczywiście być może kiedyś przeprowadzę inny wykład, być może zupełnie dużo ciekawszy niż historia polskiego ruchu socjalistycznego, bo jednak dużo ciekawe jest mówić o rosyjskim ruchu socjalistycznym, bo jest to ruch, który osiągnął realne sukcesy, nie to co polski. Ale jednak trzymajmy się rzeczy polskich, czyli po tych represjach, które nastąpiły właśnie po tym pójściu w lud i po tym właśnie tworzenia organizacji wśród tych polskich studentów w Petersburgu doszło do takich do podjęcia postanowień, które doprowadziły do tworzenia polskiej organizacji socjalistycznej. Chodziło tutaj o dwie rzeczy. A. Zafascynowano się wtedy Warszawą, gdyż ludzie, którzy w latach 70. czytali Kapitał Karola Marksa, ten kapitał opisywał miasto, w którym
był przemysł działający na zasadach kapitalistycznych. I w Rosji tego nie było. Ten kapitalizm w Rosji tam raczkował. No oczywiście na pewno w Petersburgu było tego więcej niż w reszcie, ale no paradoksalnie no, ta Warszawa, ta zapyziała Warszawa, nasza stolica, no, tam wcześniej pojawił się kapitalizm, co prawda to nie jest dużo wcześniej, ale jednak no, ci polscy studenci uznali, że mogą zrobić pożytek ze swojej znajomości języka polskiego i po prostu pojechać na zachód Cesarstwa Rosyjskiego do tych właśnie guberni polskich i tam stworzyć pierwszą organizację robotniczą w języku właśnie polskim. Więc taka jest w skrócie geneza pierwszej polskiej organizacji socjalistycznej Proletariat, więc o samej partii Proletariat opowiem wkrótce. Warto jedynie podkreślić, że jednak należy mieć duży, duży szacunek dla twórców Partii Proletariat. Nie tylko dlatego, że po prostu jako pierwsi stworzyli Polską Partię Socjalistyczną. To chodzi także o poświęcenie życiowe. To znaczy ci ludzie to byli... No, gdyby oni chcieli, oni mogli zostać członkami elit państwa rosyjskiego, jako osoby wywodzące się ze szlachty, jako osoby wykształcone, one mogły robić karierę w rosyjskiej administracji, one mogły robić karierę w rosyjskim wojsku, one mogły po prostu robić karierę w biznesie. To nie były czasy jak dzisiaj, kiedy ta edukacja wyższa jest czymś powszechnym i dyplom magistra można sobie wsadzić w dupę. To były czasy, kiedy rzeczywiście człowiek, który trafił na studia, który miał dyplom, który w dodatku miał bogatych rodziców, mógł całe życie żyć w luksusie. I ci ludzie zrezygnowali ze swojego luksusu, ci ludzie postanowili zostać robotnikami fabrycznymi, bo w ten sposób było najłatwiej dotrzeć do robotników. No i tak stworzyli właśnie organizację robotniczą Proletariat. Ale jak już mówimy o tej ucieczce z Rosji, o tej ucieczce do Warszawy, to trzeba też powiedzieć, że część polskich socjalistów pojechało dalej. Część polskich socjalistów pojechało do Szwajcarii i do Francji i tam też się zaczyna tworzyć właśnie nowy ośrodek polskiego socjalizmu właśnie wśród tych pism emigracyjnych, które przyjeżdżały które były wydawane w Szwajcarii lub we Francji. Te pisma, te środowiska też omówię. Zwłaszcza ten ośrodek paryski jest ciekawy, gdzie zresztą w Paryżu powstał PPS, no. Więc jeśli kiedyś ja, Monika, Bruno i być może inni towarzysze, którzy tutaj do nas przyjadą, do nas dołączą, którzy nam pomogą, no jeśli uda nam się odbudować polski ruch komunistyczny, jeśli doprowadzimy do właśnie stworzenia jakiejś partii, no to możecie powiedzieć, nie byliście pierwsi. No. Wcześniej też istniała grupa polskich socjalistów w Paryżu, która właśnie robiła dobrą robotę propagandową. No ale na dzisiaj tyle, więc starałem się zarysować temat. No, jeśli czas pozwoli, no to... A właściwie nawet nie tyle czas, co tutaj jednak no, zdaję sobie sprawę, że takie wykłady historyczne, gdzie zresztą ja stawiam więcej pytań niż odpowiedzi, no to zbyt często takich wykładów na tym kanale robić nie wolno, gdyż no... tego typu rzeczy no, ludzi zanudzają, ludzie lubią krótkie, agresywne czy śmieszne filmiki, no, a takie zanudzanie może skutecznie ludzi odstraszyć od kanału, no ale od czasu do czasu no, na pewno będę kontynuował moje rozważania na temat początków polskiego ruchu socjalistycznego. Pozdrowienia towarzysze.